Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście, damy i witam Was w kolejnym odcinku FIFA 22 w miesiąc do chwały. Przepraszam, że wczoraj odcinek się nie pojawił, ale jakoś tak już. No, przez to, że jej jakoś dziwnie zaplanowało ten okres przygotowawczy do FIFA 23, to też już tak troszeczkę straciłem chęć, ale ciśniemy na tym koncie do końca miesiąca. No i wczoraj pocisnąłem, bo. No, sorry za ten clickbait, ale tak, znów go trafiłem. Dobra. Pack opening za wczorajsze kwalifikacje. Wiesz czemu ostatnia paczka z podglądem była w listopadzie. No bo jej zobaczyło, jak bardzo rozwaliło to wtedy rynek i jakby jeszcze raz to zrobili, to pewnie gra by umarła w grudniu z tego pika Shape za 84 Ronaldo 90. To zaraz robię, nie? Tylko specjalnie to otwieram, żeby mieć karty. End of the re No właśnie to jest moment za transfer do Barcelony. A skoro Barcelona to zoga Bonito, przecież nazywali go nowym Ronaldinho, 5 na 5, no profesjonalny piłkarz za 40 milionów zrobił dookoła świata, no słuchajcie, powinien mieć 5 gwiazdek sztuczek. Wow, super nagrody. No nie będzie się niestety za bardzo różnił od karty Team of the Season. Ok, zmiennokształtny, 84, skład przepalony, nie mamy gwarancji oceny ogólnej, ile w ogóle kart do wyboru tutaj mamy, 4 czy 5? Aha, 3, dobra, wystarczą by trafić Ronaldo. O, oh jest. Okej. Okay. Mamy tutaj jeszcze tego sezonowego piłkarza, no i rozgrzewkę. Rozgrzewkę to ja muszę robić na głównym koncie. Ale jest pik 84. No to jest niepoważne, żeby na tym etapie było tak mało kart specjalnych do trafienia. Naprawdę nie wiem, co się tam w jej wydarzyło, ale jestem mega rozczarowany oczywiście. Muszę pamiętać, by to zrobić jeszcze na głównym, ale mamy za to, prawda? Pika 84. Czy będzie robiony lewy? Tutaj nie. No i super. Duplikat. Pedri Premium. Za rozgrzewkę dostanę 5 razy 85. plus. Dobra, bo mówiliście, że jest nowy puchar. Już to sprawdzamy. Zrobi Okej, okay, więc za pierwszą rozgrzewkę. O! Serio? Fajnie, dobra. Tylko teraz tego Pedriego muszę gdzieś przepalić. Kiedy powrót na główne konto we wrześniu? Jako, że ta seria nazywa się w Miesiąc do chwały, to musi się skończyć miesiąc. Dobra, mamy 87. Lecimy z duplikatem Pedriego. Żegnamy Walkera, którym trochę pograłem na początku. Otwieramy. 15 razy 85. Plus. Jest toc, to nas nie interesuje Zach. Jaja, turek to? Fofana, okej. Okay. Rany, przez to, że te karty w ogóle nie leciały, to ja. Ja nie wiem na co patrzę. No i 10 razy 85 plus. I znów toc, i Mbappé. Jest też Fernando Morientes. Takie przyzwoite foderki. Dobra, na razie Mbappé. Mam nadzieję, że nie wróci. Uważam, że nie da się go trafić dwa razy z rzędu. Czy będzie powtórka? No dobra, zwojga złego. Wolałbym jeszcze raz Kyliana Mbappé, bo... Kanalesa to nikt z nas widzieć nie chce. Ja właśnie CR7, ShapeShifter. Gratulacje, Flomers. Ja też. No co oni zrobili? Naprawdę, co oni zrobili z tymi paczkami? Przecież to jest to jest przykre po prostu. Jakiś Russell, Ty jako do składu Liverpool. Zwykły Thiago jeszcze. No z klientem się pożegnaliśmy. Niestety żadna lepsza karta nie wróciła. I tak po prostu grałem sobie dalej w Food Champions. Grałem jednak z trochę innym napadem, ponieważ wyrzuciłem Di Natale. Na skrzydle jest teraz Alain Soumaximen. A moim napastnikiem Darwin Nunes, ponieważ pojawił się showdown. Manchester United kontra Liverpool. Mecz, na który... Wybieram się jutro, dlatego we wtorek, środę możecie spodziewać się relacji na moim kanale, bo tak pytaliście o te vlogi. I, i tak jest. No ja zrobiłem Dunieza, mam nadzieję, że będzie oceniony wkrótce na 98. Szkoda tylko, że on w tym meczu nie zagra za czerwoną kartkę. No ale zanim jednak pokażę Wam gameplay i inne paczki, wytypujmy coś i przeanalizujmy ostatni kupon. Fakty są takie, że jak na mnie było dobrze. 3 na 4. Oczywiście, to sprawia, że nie wygrywam pieniędzy, chociaż jak tak sobie myślę, że kurs łączny wynosił 307, to jednak tragedia, że nie udało mi się tego wygrać. Oczywiście, typu na BetClicku, który jest stałym partnerem mojego kanału widzów pełnoletnich. Zapraszam do zerknięcia na ofertę, która znajduje się w komentarzu przypiętym pod tym filmem. No niestety lewy zawiódł w debiucie strafił raz do siatki, ale niestety nie uznany, był tam spalony. a szkoda bo naprawdę myślałem, że to będzie takie przełamanie. No nic. W tym tygodniu też jakieś cztery zdarzenia. Tak patrzę, to w misjach mamy teraz bezpieczny zakład. Odbierz 20 zł, gdy jeden zakład na kolejnym postawionym kuponie piłkarskim mi nie wejdzie. Jest to coś idealnego dla mnie. Choć jednak mam nadzieję, że teraz ta misja mi się nie uda. Minimalna stawka dwie dyszki, minimalne zdarzenia 4, minimalny łączny kurs też 4. No i słuchajcie, na tym kuponie stawiam po prostu zwycięstwo Liverpool. No patrząc na to, jak się rozpoczął sezon Manchester United, patrząc na to, jak rozpoczął sezon Liverpool, myślę, że obie drużyny będą wściekły, ale. Nawet patrząc na to obiektywnie, no uważam, że Liverpool jest bliżej tego zwycięstwa niż Manchester United. Oczywiście przychodzi Casemiro. Nie wiadomo, czy zdąży zagrać w tym meczu. Prawdopodobnie nie, ale nadal wydaje mi się, że to byłoby za szybko, bo jakoś kompletnie miał się zmienić ten zespół. Mam taką nadzieję. Wynik wytypuję też we vlogu, tam postawimy sobie osobny kupon, ale tutaj stawiam po prostu na zwycięstwo Derek. Bo jednak, jeśli do tego zwycięstwa nie dojdzie, jeśli będzie remis, to, to będzie tragedia po prostu, no. No to, że United da siebie wszystko według mnie jest pewne, bo jednak no, największa rywalizacja w Anglii United kontra Liverpool, ale... No uważam, że jeśli United to na przykład zremisuje, to ok. Kibice United będą zadowoleni, ale z perspektywy kibica Liverpoolu to, to będzie jak porażka, bo trzy remisy na samym początku sezonu no nie ma takiej opcji. Wejdźmy do La Liga. Dzisiaj wieczorem Barcelona gra z Realem Sociedad, kurs to 2 -10. Tym razem nie stawiam na gola Roberta, ale mam nadzieję, że Blaugrana wygra na wyjeździe. Sociedad rozpoczął sezon od zwycięstwa z Cadiz. No, oczywiście wiemy, tutaj Barcelona 0-0 do -0 z wajekano, aczkolwiek mam nadzieję, że też lewy już. Się przełamie, nie? Bo nie ma co zwlekać. Niech będzie różnorodnie. Serie A: Atalanta kontra AC Milan, Bergamo kontra Mediolan. Wiele razy byłem na lotnisku, bardzo fajnie się tam ląduje. Jeśli chodzi o ostatnie mecze Milanu, zwycięstwo 4-2 z Udinese. Sampdoria pokonana 2-0 przez Atalantę, i tutaj wiecie, co tak na spokojnie, przez to, że dwie drużyny dobrze rozpoczęły ten sezon. Postawmy, że oba zespoły strzelą gola. I Bayern o no 17.30 gra z Bochum. No spróbujmy, strzelec gola, Stadio Manet. Kurs wynosi 8,92, stawka 25 zł, do wyjęcia blisko dwie stówki. Zakład potwierdzony, no i mam nadzieję, że wreszcie będę na plus. Wracamy do Fify. Okej, okay, Darwin, prowadź nas do chwały, dwie porażki, dwie porażki ostatnie. Szkoda, że się mnie nie posłuchaliście, widzowie. Dwa mecze na Polaków i dwa w pier... dziele. Nie taka była umowa. Kiedy fryzjer był tydzień temu? Nie mylcie fryzjera z umiejętnością układania włosów. I proszę! Przyszłość Liverpoolu z przodu. Jazda. Bellingham i Nunes. Kurczę. Darwin, kiedy ewoluujesz? Bo to jest, to jest niepojęte. Chyba za mocno naciskam. Wtedy nie streamowano. Co jest waran? Znaczy, no skończył lepiej niż Darwin Nunes. 5 akcji w tym meczu w ciągu 13 minut. Marcelo. Bez timingu. Za bardzo na Darwina nie narzekam, bo teraz taka piękna asysta głową. 2 do 0 Nunes. I cech 3-0. Chyba skorpiona chłop chciał zrobić. No nie może się potknąć aż było trawy, Alison, w takiej sytuacji, gdy gol roku leci. nie git czy kloc? Jak na takie parametry fizyczne, jest git. Nie jest ociążały. To, to jest właśnie to, że, no. Może jest duży, może nie jest oczywiście tak zwinny jak na przykład tutaj Kante. No, to jest chyba niemożliwe, by taki był. Ale pięć gwiazdek sztuczek sprawia, że, no. Tak jakby dodaje mu to zwinności. Może nim robić takie. Takie elastiko na przykład. Skup. No i na przykład karny, prawda? I dlatego boli mnie, że Lewandowski nie ma tych pięciu sztuczek, bo. Lewy z pięcioma gwiazdkami byłby. ultra koksem. Nunes! Dawaj! Na streamie patrzył. Skurczy na 100%. Oj, pomyłka. Co za gol, 4 do 0. Nie mam pojęcia, czemu niektórzy z Was mogą nie mieć tego SBC. Ładne wykończenie Jude Bellingama. Jenny, już widzę, jak w przyszłym sezonie Milner do niego będzie podawał i Jude w taki sposób będzie kończył. Piękna sprawa. Co za piękny środek pola to będzie. Judy i Milner. Chciałbym żartować. A pewnie, znaczy, pewnie będzie sam Milner, a Judy będzie się rozglądał za domem w Madrycie. Czy choć nie, no Madryt zainwestował teraz trochę w tych środkowych pomocników. Mam nadzieję, że sobie odpuszczą Bellingama w Bayernie. Pr proszę nie. Dobra, no rozpoczynamy naszą serię meczów bez porażki, bo jeśli chcę osiągnąć sukces, nie mogę już nic przegrać. Możemy jeszcze jedną bramkę zdobyć? Aha, no jednak nie możemy. Dobrze, jeszcze raz, zmiennokształtny do wyboru. Cristiano Ronaldo! Tak, dzięki Hajdara, dzięki, dzięki Hajdara. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, widzimy się jeszcze dzisiaj wieczorem na streamie I jeśli chodzi o kolejny film z Fify, to pojawi się on albo w poniedziałek, albo we wtorek. Bo możliwe, że we wtorek będzie vlog, ale to zależy od tego jak się wyrobię z montażem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!